więc będziemy obcować z Bożym Słowem. Będziemy sięgać po wspaniały dar Boży dla człowieka. Na samym wstępie chciałbym tylko podać, nie czytać, ale podać pewien fragment, którym chciałbym poprawić pewien błąd, który popełniłem ostatnio, stojąc tutaj. Ponieważ używałem dla wstępu 4 Księgi Mojżesza, 5 rozdziału od 11 do 28 wiersza. I wówczas podałem, że jest to 6 rozdział. I bardzo, bardzo, bardzo przepraszam tych, którym sprawiłem kłopot, którzy w domach szukali, być może także w trakcie nabożeństwa i znaleźć go nie mogli. A więc jest to 5 rozdział 4 Księgi Mojżesza. Już przypomnę, o czym to jest, żebyśmy wiedzieli, dlaczego się staram usprawiedliwić. Ponieważ ten fragment mówił o tym, że kobieta, która była posądzona o cudzołóstwo, była przyprowadzona przed kapłana. Pamiętacie to? Krótko to omawiałem. Dzisiaj też nieco to przypomnę. Ale nie tylko z tego powodu podaję jako wstęp ten fragment, ponieważ ciągle nim żyję. Stał się dla mnie, ta historia stała się dla mnie zasadą obcowania z Bożym Słowem. Chociaż ten fragment nie mówi konkretnie o Bożym Słowie, to jednak jakoś tak Duch Boży we mnie ten fragment objawił, że jest to jakby zasada obcowania z Bożym Słowem. Wzbudza we mnie to rozważanie na temat relacji Słowa względem mnie i mojej relacji względem Bożego Słowa. Uczy mnie odpowiedzialności, a przede wszystkim stawia w miejscu bez odwrotu. O czym ta historia mówi? Ponieważ krótko chciałbym także i przed tą usługą przypomnieć wam tą historię. A więc jak już wspomniałem, kobieta, która posądzana była o cudzołóstwo, przyprowadzana była przed kapłana. Kapłan wówczas sporządzał pewną miksturę, pewien napój i ta kobieta, czy była winna, czy niewinna, nikt tego nie wiedział. Nikt tego nie wiedział, tylko ona nosiła, być może nosiła ten ciężar, a może nie. Musiała wówczas napić się tej mikstury, tego napoju. I kiedy była winna, przypominałem wam, mówiłem wam o tym ostatnio, kiedy była winna, coś się działo, pewna reakcja zachodziła w jej ciele, to stawała się niezdolna do rodzicielstwa. Nigdy już później nie mogła mieć dzieci. Jej wnętrzności były opuchnięte i niezdolne do rodzicielstwa. Ale jeśli była niewinna, jeśli nic takiego nie wydarzyło się w jej życiu, o co była posądzona, wówczas nic się nie działo. Ta sama mikstura, ten sam napój. Nic się nie działo. Wówczas tylko czuła smak goryczy tego napoju. Ale nic większego się z nią nie działo. I tak kiedy myślę o Bożym Słowie, kiedy myślę o nas, to jesteśmy jak ta kobieta. Stajemy przed kapłanem naszym, Panem Jezusem. I oto On przygotowuje pewien napój dla nas, Słowo. I musimy go spożyć. Jeśli jesteśmy winni, albo niewinni, ono musi wykonać w nas pracę. Nawet jeśli nie jesteśmy winni, czujemy tego smak, że jest to od Pana. Że jest to od Pana. I ja tak traktuję Boże Słowo. Za każdym razem, kiedy siadam, kiedy otwieram Biblię, ja wiem, że muszę się tego napić. Ono musi wykonać pracę w moim życiu. Będziemy korzystać z fragmentu Psalmu 27, wiersza 8. Panie, dziękujemy Ci za wspaniałe Twoje słowo. Ja się modlę teraz pokornie Cię prosząc, abyś położył swoją prawicę na mnie, abym mógł usłużyć godnie. Ale też abyś dzisiaj tchnął na wszystkich, którzy słuchają. Aby serca nasze były zwrócone ku Tobie. Abyśmy uczyli się tego, co chcesz nam dzisiaj powiedzieć. Niech imię Pana Jezusa będzie uwielbione. Amen. Psalm 27, wiersz 8. Z natchnienia Twego mówi serce moje. Szukajcie oblicza mego. Przeto oblicza Twego szukam, Panie. Kiedy rozmyślam o tym Bożym wezwaniu, z każdą chwilą, kiedy myślę o Nim, z każdą chwilą, kiedy wracam do tego Bożego wezwania, widzę, jak ono kształtuje się we mnie jako
największe wezwanie dla mojego życia na 2016 rok. Szukajcie oblicza mego. Nie ma nic tak poważnego, tak majestatycznego i tak potężnego w życiu chrześcijanina, jak być z Nim. Być z Nim. Być z Panem. Z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. To znaczy, że Bóg do czegoś wzywa. Nawołuje do czegoś, bo wie, że tego nie ma. Kiedy Bóg się odzywa, to znaczy, że jest bardzo wielka potrzeba tego, co On chce przekazać. Ten, który powiedział, że z każdego nieużytecznego słowa znamy sprawę, nigdy by sam nie czynił nic na przekór temu, co mówi. A więc jeśli On wypowiada słowo, to jest tego wielka potrzeba. Jest wielka potrzeba, abyśmy usłyszeli to słowo. Kochani, można powiedzieć, że Bóg swoim wezwaniem określa stan wielu chrześcijan. Może nawet Kościoła. Więc jeśli to prawda, o czym dzisiaj czytamy, jeśli to prawda, że to wezwanie dotyczy naszego pokolenia i być może dzisiejszego dnia, nas, którzy tu jesteśmy, to powiem wprost, musimy się nawrócić do Niego. Musimy zwrócić się ku Niemu. Musimy zawrócić do tego miejsca przebywania z Nim i szukania Jego obecności. Jeśli to słowo dzisiaj jest dla nas, jeśli przyjmiemy wiarą, jeśli pijemy to słowo i okazuje się, że jest dzisiaj dla nas, to musimy wykonać pracę w tym kierunku. Dlaczego to wezwanie jest takie ważne dla Kościoła i dla nas? Dlaczego być może nie to wezwanie, ale odpowiedź na to wezwanie jest ważna dla Ciebie i dla mnie dzisiaj? Spróbuję to wytłumaczyć. Kochani, życie z Bogiem to nie droga jasnych i klarownych instrukcji wyczytanych z Biblii dotyczących każdego elementu naszego życia. Biblia nie została spisana po to, aby odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. I żaden człowiek stojący w tym miejscu, żaden kaznodzieja nie odpowie na wszystkie Twoje pytania. Stoimy tu, ja stoję na tym miejscu, aby tylko wskazać drogę, wskazać kierunek, w którym powinniśmy iść, w którym powinieneś iść, aby zacząć słyszeć odpowiedzi na Twoje pytania. Istnieje istota, w ręku której jest panowanie nad całym wszechświatem, który zna rzeczy przeszłe i przyszłe, który patrzy na nasze życie i widzi otwartą księgę, każdą stronę naszego życia. Istnieje istota, która wie o Tobie wszystko. Zna Twoje przeszłe dni, zna Twoją przyszłość. Widzi Cię, gdzie jesteś. Widzi, jak siedzisz na tym miejscu i wie, z czym się borykasz, z czym się zmagasz. To On wskaże Ci drogę. To On Ci podpowie. Bóg, bo o Nim mowa, powiedział do Abrahama: wyjdź ze swojego domu i rusz w drogę. Parafrazuję. Rusz w drogę. A następnie co powiedział? Do miejsca, które Ci wskażę. To znaczy, że Abraham miał ruszyć w drogę, nie do końca wiedział, dokąd idzie. I to znaczy, że kiedy ruszył w drogę, na tej drodze miał oczekiwać, nasłuchiwać, szukać, modlić się, prosić: Panie, wskaż mi kierunek. Myślicie, że to było tylko raz? Czytamy o tym, że Bóg powiedział do Abrahama: Abrahamie, weź syna swojego Izaaka, umiłowanego, jednorodzonego, i rusz w drogę do krainy Moria. A następnie czytamy: na wzgórze, które ci wskażę. To znaczy, że Abraham nie do końca wiedział, gdzie jest koniec jego wędrówki. Wiedział, gdzie mniej więcej ma iść, ale nie wiedział, gdzie jest ten ostateczny cel. To znaczy, że na tej drodze miał szukać, wołać, nasłuchiwać i oczekiwać, że Pan odpowie mu na jego prośbę. Panie, gdzie jest to wzgórze? Które ze wzgórz? Gdzie jest to miejsce? Miał
oczekiwać na Jego kierownictwo. Wielu ludzi ruszyło w drogę na wezwanie, ale czasem widzę, jak błąkają się na tej drodze, jak nie wiedzą, dokąd w zasadzie iść, nie wiedzą, co robić, co jest dobre, a co złe. Zamiast zamknąć za sobą drzwi, zamiast ukryć się w komorze, oczekiwać na Pana, szukać na tej drodze Jego kierownictwa, Jego podpowiedzi, czasem mam wrażenie, że spolegali na tym, żeby ciągle wyjść do przodu. Zamiast szukać Jego mocy, objawienia Jego mocy tam w komorze, tam w obecności z Panem, sam na sam, czasem szukają tej mocy u ludzi, którzy ściągają ją i obiecują tą moc, dmuchając do mikrofonu i robiąc inne dziwne rzeczy. Kochani, szukajmy Bożego oblicza. Czasem jak widzę różne dziwne wypaczenia, wręcz mam ochotę wyjść, zatrzymać wszystko, wziąć jakiś megafon i wrzasnąć, powiedzieć: szukajcie oblicza mego, bo mam wrażenie, że uciekamy od tego, a chcemy iść na łatwiznę. Mam wrażenie, że tak jest. Być może odpowiem teraz na pytanie, które rodzi się w twoim sercu. Bracie, czy jesteś przeciwny wezwaniom? Nie, nie jestem, ale czasem uważam, że już to za daleko zaszło. Że jest w tym dużo przesady. Kiedy być może jakiś kaznodzieja robi jedno, drugie, trzecie, jak nie wyjdzie jeszcze czwarte, aby wszyscy wyszli, bo wtedy jest usatysfakcjonowany. Bracia i siostry, nie tędy droga. Szukajcie oblicza mego. Ostatnio podszedł do mnie pewien brat i mówi: bracie, pomódl się o uwolnienie. Już się we mnie troszkę podgotowało. Mówię: z czym się zmagasz? Bo wiem, że jest człowiekiem szczerym, kocha Boga, Bóg w nim działa. Z czym się zmagasz? Wiesz, jakieś relacje, tam stare relacje. Bracie, zamknij się w komorze. Szukaj Jego oblicza. Czy myślisz, że ja Cię uwolnię? Pan Cię uwolni, tam doznasz przełomu. Nie zapominaj o komorze. Szukaj Go, da Ci się znaleźć. Jestem tak bardzo pobudzony do tego, aby właśnie to dzisiaj, do tego dzisiaj nawoływać. W końcu Pan powiedział: trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Jest wiele aspektów życia, już o tym powiedziałem, o których nie przeczytasz w Biblii, o których nie ma jasnych wskazówek. Bóg jednak oczekuje naszego doskonalenia się. Trwaj w społeczności ze mną. To jest zasada na to doskonalenie się. Na to wezwanie Boga: bądź doskonały. To tu poznajemy Jego myśli. To tu w komorze, kiedy jesteśmy sam na sam, kiedy białe jest białe, czarne jest czarne. Wybaczcie za pomyłkę, fatalna pomyłka. Kiedy białe jest białe, czarne jest czarne, kiedy tak jest tak, kiedy nie jest nie, tam w komorze u Pana, stojąc przed Jego obecnością. To tu poznajemy, jak bije Jego serce, w jakim kierunku. I to dlatego wielu ludzi, nie czytając w Biblii, wie, że pewne rzeczy są dobre, a pewne rzeczy są złe, chociaż nie ma ich w Biblii. Dam parę przykładów. I wybaczcie, że użyję przykładów, które czynią najwięcej różnic między braćmi i siostrami. Z premedytacją to czynię, aby w pewien sposób to skomentować. A więc oglądanie filmów świeckich z mordem, scenami seksu, różnych nieprzyjemnych żartów, krwi, przemocy, perwersji. Nie przeczytasz o tym w Biblii. Nie znajdziesz takiego przykazania: nie oglądaj filmów o takich scenach i takich i takich. Nie znajdziesz tego w Biblii, na próżno tam szukać. Może czytając Biblię natrafisz na jakieś fragmenty, które rzucą pewne światło, które nastroją twoje zmysły odnośnie tego tematu. Ale nie do końca będziesz wiedzieć, jeśli się kurczowo będziesz tego trzymać. Ale czy to jest właściwe, czy nie? Czy możesz sobie na to pozwolić, czy nie? Będziesz wiedzieć, kiedy pójdziesz do komory,
kiedy ruszysz z Panem w drogę i na tej drodze będziesz szukać Jego oblicza. Będziesz to wiedzieć, obiecuję Ci to. Będziesz to wiedzieć. Dlaczego? Bo Psalm 32, 8 wiersz mówi: pouczę Cię i wskażę Ci drogę. Oko moje spocznie na Tobie. Ja tego chcę i potrzebuję. Kochani, inny temat, może bardziej nowoczesny. Chirurgiczna zmiana płci. Jest to temat, który zdaje się być coraz bardziej napędzany dla ludzi, którzy nie wiedzą, kim są. Nie przeczytasz tego w Biblii. Nie znajdziesz odpowiednika, który mówi: nigdy nie poddaj się operacji zmiany płci. Nigdy. Może przeczytasz jakieś fragmenty, które będą cię nastrajać, tak jak już wcześniej powiedziałem. Ale to, czy to jest właściwe, czy nie, jaki masz mieć do tego stosunek, czy jest to zgodne z Bożą wolą, czy nie, znajdziesz na drodze komory i szukania Jego obecności. Tam, gdzie będziesz szukał odpowiedzi na twoje pytanie. Panie, czy to jest właściwe, czy nie? Kochani, czasem mam wrażenie, że dzisiaj, może dzisiaj, tak wiele osób powinno usłyszeć to największe proroctwo w moim przekonaniu na dzień dzisiejszy. Proroctwo, które by zmieniło oblicze twojego życia nie do poznania. Szukajcie mego oblicza. Dlaczego? By taki miał potencjał do zmiany twojego życia. Ponieważ nie szukałbyś wówczas, jeśli byś odpowiedział. Nie szukałbyś jakichś bzdurnych, manipulacyjnych działań ludzi, kaznodziejów, którzy nic nie mogą. Ale szukałbyś żywego Boga, który wszystko może. Tam, na osobności, kiedy Jego natura, kiedy Jego serce, kiedy poznanie Pana Jezusa wzrasta, kiedy utwierdzasz się w Nim. Tego potrzebujemy jako Kościół. Inny temat, gry komputerowe. Wielu młodych mężczyzn, chłopaków dzisiaj zamiast szukać Bożego oblicza, szukają rozrywek. I też będziesz wiedzieć, co z tym zrobić. Będziesz wiedzieć, co zrobić z twoim telefonem, z tabletem, z komputerem. Będziesz wiedzieć, jeśli będziesz szukać Jego oblicza. Jeśli poważnie to potraktujesz. Będziesz wiedzieć, jakie jest miejsce tych rzeczy. Musimy się obudzić. Moje pokolenie się musi obudzić do życia z Bogiem, do szukania Jego obecności. Inny temat. Dymy, światła, wizualizacje, flagi, tańce, akrobacje, różne inne rzeczy podczas uwielbienia, na różnych konferencjach, w innych miejscach. Jak wiele jest różnic w tym temacie. Szukaj Jego oblicza. Szukaj odpowiedzi u Niego. Czy jest to właściwe, czy nie. Szukaj. Kochani, dlaczego jest tak wiele, wiele różnic w tym temacie? Dlaczego jest tak wiele różnic zdań w tych tematach, których powiedziałem? Odpowiedź jest jedna. Bo jest tak wiele różnic zdań w temacie szukania Pana i Jego obecności. W tym temacie też jest wiele zdań. Co to znaczy poznawać Go? Co to znaczy spędzać z Nim czas? Niektórzy myślą, że jest to modlitwa przed jedzeniem. Niektórzy myślą, że jest to parę słów. Inni myślą, że jest to coś większego, coś głębszego. Szukaj Jego oblicza. On Ci wskaże drogę. Ja Cię pouczę, mówi Pan. Wskażę Ci drogę. Ale są inne rzeczy, z którymi bardziej przyziemne, może nie przyziemne, ale bardziej nam towarzyszące, aktualne. Czy mam być misjonarzem? Czy mam służyć w uwielbieniu? Czy może głosić słowo? Czy może podjąć się tej służby? Szukaj Jego oblicza. Tego nie powie ci brat starszy, pastor. Nikt ci nie może kazać robić coś. Szukaj Jego oblicza. On ci powie, gdzie cię widzi. Pan Jezus nigdy nam nie kazał robić wszystkiego. On chce, abyśmy robili, co On chce. Abyśmy weszli w służbę, jaką On chce, abyśmy czynili. Bo tylko wtedy oddamy Mu chwałę poprzez to, co będziemy czynić. Czy mam poślubić tą osobę? Czy może ten mężczyzna jest dla mnie? Czy może ta kobieta jest dla mnie? Powie inny mężczyzna. Powiem tak, szukaj Jego oblicza. Szukaj Jego oblicza. On ci odpowie. A może mam wybudować dom, wynająć mieszkanie, podjąć się tej pracy, innej? Ja ci tego nie powiem. Szukaj Jego oblicza. Dlaczego to jest takie ważne?
Dlaczego szukanie Bożego oblicza, spędzanie z Nim czasu jest takie ważne? Przypowieści Salomona, 29 rozdział, 18 wiersz mówi, gdzie nie ma objawienia, wizji, lud ginie. W innym tłumaczeniu, lud się rozprzęga. Kochani, i tu nie chodzi o programy dla Twojego życia, o plany, które możesz snuć dla Twojego życia. Przypowieści Salomona 29, 18. Tu nie chodzi o jakiś biznesplan dla Twojego życia, biznesplan dla zboru, biznesplan dla Kościoła. Tu chodzi o objawienie Boga w Twoim życiu, wizję Chrystusa w Twoim życiu. Dlaczego lud mój ginie? Mówi w innym miejscu, Ozeasz, 4 rozdział, 6 wiersz. Dlaczego lud mój ginie? Gdyż brak mu poznania, nie wiedzy, nie tomów przeczytanych książek, chrześcijańskich poradników, poznania Chrystusa Jezusa, poznania Boga w swoim osobistym życiu. Jeśli będziemy się tu zgromadzać, i będziemy się zgromadzać jako ludzie, którzy nie mają poznania Pana, stopniowo będziemy ginąć. Będziemy się rozprzęgać. Będziemy się zatracać. I nic nie da nasze wzywanie, nic nie da nasza służba, jeśli nie podejmiesz dzisiaj odpowiedzi na to wezwanie: szukajcie mego oblicza. Ten zbór i każda inna społeczność powinny być wypełnione ludźmi, którzy noszą ślady nad swoim ciele, na swojej duszy, spotkań z Panem. Wtedy możemy wzrastać. Wtedy się budujemy. Wtedy Pan prawdziwie jest z nami. Kochani, to jest, uważam, że bardzo, bardzo istotne. Wielu ludzi, chrześcijan i nie tylko, używa pewnego prawdziwego, szczerego argumentu, żeby absolutnie nie robić to, o czym teraz mówię. Mówią wówczas: nie mam czasu. Nie mam czasu. Wiele razy słyszałem, jak ci, którzy dzielili się jakimś przemyśleniem odnośnie czasu, wykorzystywania czasu, mówili: chrześcijanin nie powinien nigdy mówić nie mam czasu. Ja powiem tak. Chyba nie ma bardziej prawdziwego zdania w obecnym czasie u chrześcijan, jak zdanie nie mam czasu. Zaraz to wytłumaczę. Ustawmy sobie dwie osoby tutaj. Chrześcijanina czynnego, wierzącego, aktywnego w służbie i niewierzącego. W większości przypadków, ten niewierzący nie będzie mógł powiedzieć, że ma słowo na głowie, kazanie, przemyślenie, pieśni, próby, szkółki, zajęcia, modlitwy, spotkania i to poczucie wyższej odpowiedzialności za rodzinę i ciągle to poczucie, że ciągle za mało z nimi spędzam czas, aż w końcu ta odpowiedzialność i poczucie wyższej odpowiedzialności za pracę, którą wykonuję. Więc jeśli ktoś tu może powiedzieć, że nie ma czasu, to jest nim chrześcijanin. Dlaczego o tym mówię? Być może to nie zgadza się z Twoim myśleniem. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ nie chcę sztucznie i fałszywie napędzać nas i motywować do tego, abyśmy nagle mieli czas. Chciałbym, abyśmy stanęli i spojrzeli prawdzie w oczy. Dlaczego? Ponieważ słowo, którym się posłużę dalej, ono zadziała wtedy, jeśli to zaakceptujemy. Tą prostą prawdę. Panie, czasami sobie nie radzę. Nie mam czasu. Czasami mnie to wszystko tak ogarnia, że naprawdę tyle czasu bym chciał spędzić z rodziną, a jest tyle na głowie. I to, co dalej powiem, i to słowo, które będziemy dalej rozważać, zadziała tylko w takich sercach, które przyznają, że faktycznie mają z tym problem. Że nie mają społeczności z Bogiem. I często powodem jest to, że gdzieś pogubili się w ciągu dnia i zabrakło im czasu. Że gdzieś ustawiali priorytety inaczej, zabrakło im czasu. A więc jak tu iść dalej, Panie, jeśli z tym mam problem? Efezjan 5 rozdział, 15 wiersz i 16. Bardzo znany fragment, ale musimy się nad nim skupić i wnikliwie go rozważyć. Czytamy tak. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy.
wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Omówię takie trzy elementy w tym fragmencie. Chciałbym bardzo głęboko w niego wejść, ponieważ czytając to w ten sposób możemy się pomylić. Baczcie więc pilnie. Kiedy czytam tego typu słowo, wiem, że muszę zwrócić uwagę i to mocno uwagę na to, co chce mi to słowo powiedzieć. Baczcie więc pilnie. Nie możesz na to machnąć ręką. Ja nie mogę na to machnąć ręką i powiedzieć nieważne. Zajmę się innymi wersetami. Baczcie więc pilnie. A więc jest to jeden element. Drugi. Jak macie postępować? Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Nie można dać się po prostu ponieść życiu i wyłączyć swoje myślenie, mądrość, rozwagę. Nie można. Spróbuj tak wskoczyć do morza i wyłączyć swój rozum, swoje myślenie, swoją rozwagę. Z pewnością wylądowałbyś na dnie tego morza, zjedzony przez wszystkie stwory tego morza. Gdybyś wyłączył mądrość, gdybyś przestał myśleć, że trzeba machać rękoma, że trzeba uruchomić też nogi i zacząć jakoś pływać. A więc nie możesz dać się po prostu ponieść temu morzu tam, gdzie cię poniesie. Więc tak samo jest z życiem. Jak wielu ludzi stało się rozbitkami w wierze, rzucanymi i miotanymi, gdzie ich moda tego świata niesie, dlatego że wyłączyli myślenie, rozum, rozwagę. Stali się niemądrzy, głupio postępując. Drugi list do Tymoteusza 2:7 mówi tak. Rozważ, co mówię, a Pan da ci zrozumienie, właściwe zrozumienie wszystkiego. Albo w liście do Filipian 3:15. A jeśli nawet o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. To znaczy, że Pan współpracuje z naszym rozważaniem, z naszym czasem, kiedy wychodzimy na bok, zaczynamy rozważać pewne rzeczy, myśleć głębiej o tym, co usłyszeliśmy, co widzieliśmy. Pan z tym współpracuje. Aby móc właściwie wszystko rozumieć, odwrócę ten werset, musi być w naszym życiu element rozważania. Rozważania. Odejścia na bok, wyciszenia się, budowania mądrości w oparciu o poznanie Chrystusa. Dlatego rozważam, badam wszystko, co słyszę i widzę i pozwalam, aby mój czas z Panem to oceniał. Aby nie stać się rozbitkiem w wierze. Hebrajczyków 2:1. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy nie zboczyli z drogi. Więc przypominać sobie Ewangelię, przypominać sobie prawdę Ewangelii. Musimy mieć taki czas, bracia i siostry, rozważania. Rozważania prawdy, abyśmy czasem nie zeszli z drogi. Wielu ludzi odrzuciło mądrość, rozważanie, gdy tylko czymś powiało, zaraz za tym pobiegli. Często po prostu za człowiekiem. Często zafascynowali się jakimś człowiekiem. Wyłączając rozważanie i usuwając czas z Bogiem, zaczynamy głupio postępować. Bardzo głupio postępować. A głupie postępowanie zawsze rodzi poważne konsekwencje. Dlatego wielu wylądowało na dnie zjedzeni przez stwory tego świata. Przez nałogi, przez używki i przez inne rzeczy. I w końcu, po trzecie, wykorzystując czas. Nasz przekład bardzo mylnie tłumaczy ten czasownik. Bardzo mylnie. Kiedy zajrzymy do oryginału greckiego, użyte tam jest słowo exogorazomeni, wykupując, odkupując czas. A to budzi skojarzenia. A to rodzi, pobudza wyobraźnię. Ponieważ sens tego słowa został użyty jeszcze tylko dla jednego dzieła w Biblii. Pewnie wiecie dla jakiego. Bóg Ojciec odkupił lud swój poprzez ofiarowanie Syna. Czytajmy Hebrajczyków 9:12. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia.
cierpienia. Chociaż użyte jest tu inne słowo, ale jest sens dokładnie ten sam. Więc aby człowiek był zbawiony, to już są ostatnie myśli, kochani, aby człowiek był zbawiony, musiał zostać wykupiony. Aby został wykupiony, ktoś inny musiał być poświęcony. Coś musiało być dane w zamian. Więc jeśli mówimy tu o czasie z Bogiem, o szukaniu Jego obecności, o szukaniu Jego oblicza, to coś musi być dane w zamian. Coś musi być dane w zamian. Czymś musimy zapłacić za ten czas. Powiesz, a mam tyle na głowie, poświęć coś. Poświęć coś. To jest jedyne rozwiązanie, abyśmy się mogli ostać, patrząc na ten fragment. Poświęć coś. Kochani, list do Filipian. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. A więc czas przebywania z Nim. Bo tylko tak to rozumiem. Czas, kiedy poznajemy się. Kiedy On się zbliża do mnie. Kiedy ja jestem blisko Niego. Kiedy czuję, wręcz wiem, jak bije Jego serce. I wiem, jaką postawę mam przyjąć wobec wszystkich zagrożeń. Ponieważ jestem blisko Niego, a On jest blisko mnie. Ponieważ będziesz blisko Niego, On będzie blisko Ciebie. Zbliż się do Boga, On zbliży się do Ciebie. Mówi Boże Słowo. Przystąpmy do Niego. A więc wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody. Inaczej, dla którego poświęciłem wiele rzeczy. Dla czasu z Nim. Poświęciłem wiele rzeczy i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się, mówi następny wiersz, znaleźć się w Nim. Gdzie się znajdziemy w Nim, jak nie tam? Gdzie, jak nie tam? Przeżyjemy to bycie z Nim. Gdzie, jak nie tam, kiedy spędzamy czas, nagle wersety, nagle słowo, że nic nie jest w stanie nas wyrwać z Jego ręki, stają się tak aktualne, tak żywe, tak potężne w naszym życiu. A odejdź na chwilę. Zapomnij o czasie z Bogiem. Zaczniesz się borykać. Czy naprawdę coś jest mnie w stanie wyrwać z Jego ręki? Być może już wcale nie jestem w Jego rękach. Zbliż się do Niego, On zbliży się do Ciebie. To jest niesamowity czas, kiedy cała Jego świętość, kiedy cała Jego istota jest po naszej stronie. Po naszej stronie. Kiedy nie musisz się Go bać. Ale przychodzisz, On jest z Tobą. Kochani, to jest niezwykłe. Podsumowując, kochani, wiecie, co najbardziej mnie boli, kiedy zapomnę i zaniedbam czas z Bogiem? Nie boli mnie to, że mogę mieć spaprany dzień, zły dzień, bezowocny, że w pracy mi może nie wychodzić, że nie będę miał powodzenia, pomyślności. Nie boli mnie to. I czasem nie rozumiem tych, którzy nawołują do szukania Boga i oferują wszystkie korzyści, które możesz z tego mieć. Nie obchodzi mnie, co z tego mogę mieć. Wiecie, co mnie boli? Nie byłem z moim Panem. Nie byłem z Nim. I nie mogę z tego przeżyć. A zdarza się to wiele razy. I to mnie najbardziej boli. I kochani, zostawiając nas wszystkich dzisiaj, chciałbym zostawić z tym jednym potężnym wezwaniem proroczym, które Dawid odebrał w swoim sercu. Szukajcie mego oblicza. Szukajcie mego oblicza. Amen.